Dzień dobry, kochani. Witamy się z Wami naszym śniadaniem. Dzisiaj mamy piątek. Na śniadanie mamy kanapki z jajem na twardo, pomidorki, ogórek świeży, roszponka. Powiem Wam, ostatnio odkryłam roszponkę i pokochałam. Bardzo mi smakuje. I tutaj mamy jeszcze awokado. Kanapki posmarowane awokado, na wierzchu trochę awokado i wszystko jest posypane solą, pieprzem i czarnuszką. Czarnuszka jest bardzo zdrowa i warto jeść. I oczywiście herbatka. Życzcie nam smacznego. Jesteśmy właśnie po sprzątaniu, całe mieszkanie ogarnięte. Ja o 11 mam szkolenie, czyli dokładnie za 2 minuty. A Natalia jedzie z Antosiem na zakupy na matarnię. Szkolenie, które będę miał, dotyczy instalacji sprzętu audio w mieszkaniach lub w salach konferencyjnych, gdziekolwiek. Także temat ciekawy. Mam nadzieję, że dowiem się dużo fajnych i nowych rzeczy. Do zobaczenia. Kochani, ja właśnie przyjechałam sobie do centrum handlowego na jakiś mały shopping po jedną perełkę w dwóch sztukach dokładnie. Zobaczymy, czy ją dostanę. Strasznie słońce mi tutaj świeci, ale nie chcę też, żebyście widzieli mój cień. W sensie, no, wiecie, o co chodzi. Jestem z Antosiem. Łukasz ma aktualnie szkolenie online, więc nie chciałam mu przeszkadzać i właśnie zaparkowałam. No i pójdziemy zobaczyć, co tam ciekawego w tych sklepach, nie? Na razie. No. Trochę pochodziliśmy po sklepach, ale już musimy wracać do domu. Powiem Wam, że jest zimno. Bardzo zimno. Wieje straszny wiatr. Mam wrażenie, że rano aż tak nie wiało. Zmachałam się trochę. Bo mi trochę przewiało, jednak szalik dzisiaj by się przydał zdecydowanie. Ale co? Byliśmy. Dostałam te perełki, które chciałam. No i teraz wracamy do domu, do Łukasza. Zobaczymy, jak jego szkolenie. No i trzeba obiadek jakiś ogarnąć. I tyle. I później po Marysie. I mamy piątek. Do zobaczenia później. Chwila przerwy w szkoleniu. Szkolenie jest bardzo pomocne i fajne. Na temat tej instalacji. Trochę dotyczy też smart home'u, który gdzieś tam pojawi się na kanale. I powiem Wam, że wynika z tego, że jeżeli chcemy cokolwiek w swoim życiu zaprojektować, znaczy założyć, to powinniśmy to zaprojektować i przemyśleć. Jeżeli chcemy system audio, to po prostu powinniśmy to z wyprzedzeniem zastanowić się, co chcemy zrobić i co chcemy osiągnąć, bo pewne rzeczy no później nie są możliwe do zrobienia. Systemy dźwiękowe dzisiejszych czasów, czyli Dolby Atmos, naprawdę jest super systemem i powiem Wam szczerze, że no, wymaga głośników sufitowych, tudzież głośników na rogach w pomieszczeniu, czy tam w narożach ścian, a sufitem. Natomiast ten system jest świetny, ale szczerze mówiąc, zanim go zamontujemy, to trzeba gdzieś ukryć kable. Więc jeżeli chcecie kiedykolwiek zbudować w swojej przyszłości dom marzeń, w którym będziecie mieli swoją salkę kinową, to musicie to przemyśleć i zaprosić kogoś z branży audio, żeby po prostu coś zaproponował. Nie róbcie tego na końcu, gdy już jest wszystko skończone, bo wtedy po prostu no to remont od nowa tak naprawdę, albo będziecie musieli zrezygnować z czegoś, co naprawdę jest fajne. Wracam do szkolenia. My już wracamy do domku, w sumie już wróciliśmy. Jedziemy na górę i pokażemy Wam zaraz, co kupiliśmy. Bardzo fajne rzeczy, bardzo długo polowałam na takie rzeczy i w końcu to mam, ale jeszcze nie jest to, czego ja szukam. Pokażę Wam malutkie, naprawdę malutkie zakupy. Twaróg do naleśników, serek też do naleśników, oczywiście standardowo wodę, żeby coś pić. W Rossmanie kupiłam serum nawilżające, ponieważ jestem w trakcie robienia zabiegów na twarz kwasów, więc ta skóra
Ona na początku się łuszczy troszeczkę i ja lubię ją nawilżyć wtedy. Zresztą to jest serum nawilżające, łagodzące, więc myślę, że będzie fajne, że się fajnie sprawdzi. No i po to, po co pojechałam. Dwa duże kubki. Jeden taki i drugi taki. Takie filiżanki, kubki. No po prostu no takie wiosenne, takie śliczne. Czekajcie, pokażę wam. O, może z tej strony będzie ładniej. Oczywiście, no Natalia. O. Zaraz będę piła w nim kawę. Powiem wam, że ja piję bardzo dużą kawę i ten kubek jest tak duży, że mam tu bardzo jeszcze dużo miejsca na mleczko czy cokolwiek, ale ten kubek kupiłam, znaczy te dwa kubki kupiłam w Rossmanie za cenę 15 zł za sztukę, ale są bardzo duże, one mają, jak dobrze pamiętam, 430 ml. Więc są bardzo duże, ale powiem wam, że ja lubię takie bardzo ładne. Naprawdę. Jeszcze jakieś ciasteczko znajdę i będzie super. Wiaserek. Jak mamy już tą moją kawkę, to do kawki by się przydała jakaś czekolada. Powiem wam tak. Ostatnio, wczoraj, znaczy tak, jak byliśmy na zakupach, kupiłam z Wedla 64%. Ja ogólnie lubię gorzkie czekolady. Ale wolę te bardziej z większą zawartością kakao. 64 to jest taka no średnia. Lepsze są to po 80, 90 i najlepsze są z Linda. Ale z tego czasu, jak robiłam zamówienie w sklepie internetowym Krukam, kupiłam czekoladę bez dodatku cukru. Słodzoną erytrolem. Średnia jest, powiem wam. Jak dla mnie jest bardzo średnia, jak zresztą widzicie. Ja jestem wielką fanką czekolady i jeżeli by była dobra ta czekolada, to już by jej dawno nie było. Jak widzicie, mam ją chyba już 4 miesiące, 5 i bardzo słabo mi to idzie. Ale jako, że mam kawkę, no to może jedną kostkę tej i jedną kostkę tej. Zobaczymy. Antoś się bawi. Już mu też robię obiad. W sumie tu podgrzewam. Więc Antoś będzie jadł obiad, ja będę piła kawę. I tak czas minie. Później Łukasz będzie robił naleśniki, mam nadzieję. Zobaczymy. A później jeszcze do was pogadam. Mam nadzieję, że nie spadniecie. I że mnie chociaż trochę widać. Łukasz ma jeszcze szkolenie, więc naleśników jeszcze nie będzie. A że jestem głodna, robię sobie tosta z samym serem. Nie wiem, czy znacie coś takiego, ale ja lubię, ja w ogóle uwielbiam sery. I robię sobie tosta z samym żółtym serem. Do tego będzie pewnie jakiś ketchup czy jakiś sos. No ale nieważne. Ogólnie przymierzamy się. Nie przymierzamy się, tylko przygotowujemy się. No nie wiem, czy można to tak nazwać. W weekend przyjeżdżają moi rodzice i moja mama zostaje z nami na tydzień aż. I powiem wam, że bardzo, bardzo się cieszę, że w końcu moja mama przyjedzie do mnie i zostaniemy tutaj razem, spędzimy razem ten czas, bo ten czas tutaj będzie inaczej spędzony niż jak ja bym miała pojechać do moich rodziców, ponieważ tam moja mama ma też swoje obowiązki, a tutaj nie będzie nikt jej przeszkadzał, nic nie będzie jej zaprzątało głowę, będzie po prostu fajnie, mam nadzieję. Mamy bardzo dużo planów, między innymi odnośnie kwiatów, odnośnie przesadzania kwiatków i pewnie kupowania kwiatków, aranżacji, tego wszystkiego. I powiem wam, że bardzo doceniam to, że mamy taką możliwość, że moja mama może do mnie przyjechać i może tutaj z nami pobyć, że ja mogę ją tu ugościć, może ona tutaj odpocząć od swoich obowiązków. Czekajcie, muszę zerknąć.
i że będzie to mile spędzony czas. Bardzo to doceniam, bardzo się cieszę, że w końcu to nastąpiło i ten dzień i będziemy mogły razem go spędzić, ten czas. I powiem wam, że doceniaj, bardzo zazdroszczę tym osobom, które... Poczekajcie. O. Okej. Tak wygląda mój tost. On jest bardzo gorący, więc niech sobie stygnie. Teraz tak. Bardzo zazdroszczę tym osobom, które mają swoich rodziców blisko, że zawsze możecie poprosić ich o pomoc w każdej chwili, w każdym momencie praktycznie, kiedy mogą się zająć na przykład waszymi dziećmi, bo wy musicie coś pilnie załatwić. My nie mamy takiej możliwości, my mamy swoich rodziców daleko, znaczy rodzice Łukasza są bliżej, oni z kolei pracują u mnie, moja mama zajmuje się domem, więc ma tylko czasu też więcej, ale powiem wam, że czasami, nawet nie czasami, bo dość często brakuje mi rodziców tutaj, żeby można było, widzicie, aż się wzruszam. Przepraszam was, ale po prostu brakuje mi dość często tego, żeby móc wsiąść w samochód i pojechać do nich, wypić kawę na obiad, że po prostu zajmie mi to na przykład pół godziny i u nich jestem i mogę sobie tam pobyć nie wiadomo ile, czy mogę zostawić dzieci, a sama iść coś załatwić, czy nawet po prostu zostawić te dzieci i powiedzieć: mamo, bo ja po prostu muszę odpocząć chwilę. Daj mi, mamo, 2 godziny, żebym pobyła sama. Naprawdę, jeżeli macie rodziców bardzo tak blisko siebie, doceniajcie ich i pokazujcie im to, że dziękujcie im przede wszystkim za pomoc, za to, że mogą się zająć waszymi dziećmi, żeby możecie w tym czasie na przykład odpocząć albo zrobić spokojnie zakupy, albo nie wiem, posprzątać mieszkanie. Bo to jest ważne. W dzisiejszych czasach mało kto docenia takie rzeczy i to jest prawda. Łukasz, coś tam słyszę, rozmawiam. Bardzo mało kto w dzisiejszych czasach docenia takie rzeczy i jest wdzięczny za to, że może poprosić rodziców o pomoc, czy spędzić z nimi czas, czy no nie wiem, no cokolwiek, tak? Bądźmy im wdzięczni za to, że ich mamy, jeżeli ich mamy. Za to, że mogą nam w każdej chwili pomóc. Pamiętajcie, że w różny sposób można powiedzieć im dziękuję. Czy to przez zwykłe słowa dziękuję, czy przez podarowanie im czegoś, czy zrobienie nawet ciasta i przyjechanie do nich z tym ciastem i powiedzenie: teraz mamo, czy tam tato, wypijemy sobie wspólnie kawę, bo przywiozłam ciasto, zrobiłam specjalnie dla ciebie. Nie doceniajmy ich tylko w chwili, kiedy jest dzień mamy, dzień taty, ponieważ to są nasi rodzice. My też na pewno w przyszłości, mówię o tych, którzy mają już dzieci, będziemy chcieli, żeby nasze dzieci przyszli i powiedzieli nam: kocham cię, mamo, czy przytulili się, czy żeby powiedzieli nam: dziękuję ci, mamo, że jesteś po prostu, że możesz zająć się tymi dziećmi. Spędzić czas razem. To jest dla mnie, powiem wam, bardzo wzruszające. Właśnie z tego względu, że ja nie mam rodziców blisko i bardzo doceniam ten czas, kiedy do nich przyjedziemy, czy oni tutaj doceniają, a czas naprawdę bardzo szybko leci, więc bądźmy wdzięczni i doceniajmy. No i zobaczcie. Tak oto kończy się, jak zrobię sobie tosta. Smacznego, kochanie. Dziękuję bardzo, dobrze. Tak to widzicie, tak się właśnie kończy. No, a później mówią mi, że ja jestem chuda albo że mało jem. W ogóle nie jem, jak słuchacie. No. No. Je tyle co kanarki. Tak.
A później o, czekolady otworzę, to kto zje większą część? No oczywiście, no, że Łukasz, że no przecież widać. No. Nutella je słoikami. A jem, a nikt mi nie kupuje tej Nutelli. No. A skąd, wiesz, może mam? A może, nie, już nie masz w zapasach nic. No dobra, to biorę się za naleśniki. Nie wiem, nie jestem pewna, czy w którymś filmie już wam opowiadaliśmy o kiełkach, że mamy kiełkownice i rosną sobie tutaj kiełki. Teraz mamy tutaj fasolę mąk, ją wczoraj wysiałam. Tu mamy rzeżuchę, a tu mamy kalarepa czerwona albo chyba kalarepa czerwona to będzie. Już tak widzicie, to nie pamiętam. Ale powiem wam, że warto zainwestować sobie w coś takiego. Takie coś kosztuje, my kupiliśmy za 30 zł. Naprawdę cały czas z tego korzystamy. Dwa razy dziennie trzeba to podlewać, pół litra wody. Od góry wlewamy i to sobie zlatuje na sam dół. Jeżeli wszystko zleci, tą wodę, która tutaj zleciała, wylewamy. Tak, żeby tutaj nic nie było. Warto to kupić, ponieważ kiełki kosztują około 4-6 zł powiedzmy. Mały pojemniczek. A tutaj macie 30 zł, inwestujecie. Razem z kiełkami, z nasionami. Oczywiście można sobie też więcej dokupić. I no i macie to, i macie. I naprawdę, jeżeli o to dbacie, to jest super. I w smaku. Antoś już tutaj do mnie przyszedł. I w smaku jest ok. I fajnie mieć, bo to jest zawsze wasze. Coś, co nad czym wy pracowaliście, a staraliście się, chodziliście, pielęgnowaliście. Warto, naprawdę. Wszędzie są dostępne teraz na Allegro. Myślę, że w jakichś Obi, Leroy, w Auchan pewnie też coś takiego można dostać. Rozejrzyjcie się i naprawdę zainwestujcie. Fajna rzecz. Tak się, moi drodzy, smaży naleśniki. Na dwie patelnie. Marysiową i dla dorosłych. A z czym będziemy jeść te naleśniki, proszę pana? Z dżemem. I? Nie wiem, z twarogiem, z serkiem wanilijowym. Coś takiego. Trzeba to zrobić. Naleśnik z twarożkiem i serkiem. I mój mąż zawsze daje jeszcze dżemu. Truskawkowego. O! Dżemu truskawkowego. Akurat to nie jest nasz. No taki pierwszy lepszy, jaki miałam, to wzięłam. Tak, kotku, ma być? Tak to ma wyglądać? Mhm. Jeszcze by się dałoby się podsmażyć. To nie będzie podsmażony. Nie. Idę smażyć dalej. Powiem wam, że nie wiem, jak Łukasz to robi. Ale on robi po prostu najlepsze naleśniki na świecie chyba. Co prawda za każdym razem wychodzą inne. Ale no po prostu są super, nie? Dzisiaj wyszły tak delikatne, tak aksamitne, że aż rozpływają się w ustach. Że jak się nałoży ten twaróg, to trzeba uważać, żeby nie pękły. Bardzo smaczne, naprawdę. Moje naleśniki na przykład wychodzą takie twarde. A dajesz wodę? Dałeś wodę gazowaną? Mhm. I mleko? No. Widzicie, niektórzy robią na samej wodzie, niektórzy na samym mleku. Nie wiem, po prostu są pyszniutkie. Tak właśnie wygląda montaż filmów, także albo Antoś, albo Marysia na rękach. No i tak idzie montowanie. Także Marysia do mnie przyszła, po mnie w zasadzie przyszła, jak montowałem film. No i mówi, że musimy wybudować budę dla psa. Psa! No, tak? Dla psa? Budę? Budę. No, budę dla psa, więc teraz zabawa z Marysią.
Anteś czasami się tutaj pojawia, ale to bardziej w roli przeżuwacza klocków. No, a my sobie budujemy. Naszego vloga. Zostało mi jeszcze do zrobienia na dzisiaj chlebek. Tym razem żytni jasny. Natomiast teraz na kolację po prostu pokroję camemberta, brie i gorgonzolę, którą kupowaliśmy w czwartek na zakupach. Oczywiście do tego musi być miód. No i dzisiaj do tego wino czerwone, półwytrawne. To wszystko oczywiście pokroję klasycznie, tak jak na desce kiedyś widzieliście. I wtedy brakowało nam jednego zasadniczego elementu, czyli winogron. Oczywiście jemy kawałek sera, zagryzamy chlebem i do tego zagryzamy winogronem. Naprawdę bardzo fajna rzecz, a na koniec popijamy winem. Więc ja się biorę do roboty, kroję sery. I muszę jeszcze ukręcić chleb. Więc idziemy jeść i żegnamy się z Wami. Do zobaczenia w następnym vlogu. Pa! Pa, pa!